Niedawno w filmiku opowiadałam o kwestii wcześniejszej i nieco inne. Buckley Park, Ankakusa australijska marka niszowa, która powstała z rozłamu Fortman-Le. I tutaj, jeżeli chodzi o Buckley Park, yy, sprawdzam <laughs> wzrokowo, czy czymś się różnią flakoniki, czy coś dokonano jakichś zmian. Yy, na pierwszy rzut oka ja nie widzę żadnych zmian. Zmian w zapachu mikroskopijne, zmiany w flakonie żadne. No, i może zacznijmy taką serię, tak jak były temat do dyskusji. Tak samo teraz pytanie do widza. W tym odcinku pytanie: który zapach Ankakus? Może doczepię link do fragrantiki, do listy zapachów albo do Lulua, gdzie ta marka jest na wyłączność w Polsce. Który zapach Ankakus? Ciekawicie pod kątem jeżeli nie, jest, nie są znane te zapachy. A jeżeli ktoś zna zapachy Ankakus, to który najbardziej jest lubiany. U mnie w tym momencie, jeżeli chodzi o flakony, są trzy zapachy. Buckley Park, y, TM Harem oraz y, Disember. Ale kiedyś było też to Jezebel, chyba taka nazwa. Ale nie był to mój klimat. Tak jak wspominałam, Buckley Park y, lubiłam od początku, potem je dużo, dużo, dużo mocniej urzekły. Disember były od razu y, dla mnie takim... Po prostu idealnie w punkt Natomiast te MHR na początku mi nie pasowały Potem pasowało Potem po prostu tak pasowały, że skończyło się flakonem